Witam w kolejnym filmiku. Ten film będzie poświęcony wyborom walentynkowym. Są tutaj obecne cztery zapachy, z czego trzy moje, jeden Darka, który wczoraj użył. Ogólnie dwa zapachy faktycznie mi towarzyszyły walentynkowo. Jeden, ten najbardziej na lewo, czyli jeniszowy Benhaligon Spełniw. To był zapach, który brałam pod uwagę, ale ostatecznie zdecydowałam się na coś innego. Przez większą część dnia towarzyszył mi ten oto zapach, niestety całkowicie praktycznie zdenkowany i w Saint Laurent Paris Premier Rose. To jest wersja limitowana, unikatowa, przepiękny, różany, romantyczny, chłodny, bardzo kobiecy, przestrzenny, lekko kosmetyczny sposób, na sposób taki kompletnie niesyntetyczny, przepiękny. Ja bardzo ubolewam, że marka Yves Saint Laurent jednak wycofała się z tych limitowanek Premier Rose i generalnie tych właśnie Paris, takich różanych, po prostu przepiękne, wiele przepięknych zapachów. Brałabym w ciemno. Natomiast wieczorowo już, jak już wychodziliśmy, użyłam bardziej wieczorowego zapachu, mocniejszego, esencjonalnego, kobiecego, róża z truskawkami, Montal Rose Elixir, to jest dawniejsza wersja, jak dobrze kojarzę. Niesamowicie esencjonalna, taka bogata, bardzo taka zmysłowa, wieczorowa. Brałam pod uwagę Peoniów, ale bardziej właśnie w ciągu dnia, ale zdecydowałam się jednak na Premier Rose, ponieważ jest to dla mnie bardzo sentymentalny zapach. Kiedyś po prostu wręcz kochałam, nadal w sumie kocham, też ogromnym, taki bardzo urokliwy, taki wręcz powodujący zauroczenie zapach. Natomiast tutaj może, w ogóle jestem cała, o jak widać, w cieniach, bo coś chciałam ponagrywać, ale no, jak wyszło, tak wyszło. Chyba nie zdążę. Natomiast generalnie tutaj chcę pokazać, bo trochę. O, może tak, żeby było widać na tym groszkowym tle, trochę nie do końca widać może nazwę. To jest Vetiver i Soleil Miller Harris, niszowa marka. I to jest zapach, jest vetiverowym, jest tak właśnie zielono-drzewny. Natomiast ten vetiver, może go tak dam. Może trochę tutaj, a generalnie złe tło, o może nie wiem, jakimś, no nie wiem, o może teraz. Generalnie ten zapach jest inny jeżeli chodzi ogólnie o motyw wetiverowy. Wetiver potrafi być bardziej taki zielono-drzewno-orzechowy, tutaj jest tak bardziej mrocznie, bardziej tak właśnie ciężkawo. Dopełnione jest to właśnie motywem przypraw, ale też mamy taki moment, że czasami się potrafi bardziej wysłodzić, to jest tonka i takie słodsze wydanie lawendy. Ogólnie bardzo ciekawe, takie bardziej takie mroczniejsze, ciemniejsze wydanie vetiveru. Niszowa marka Miller Harris. Generalnie jest to zapach, perfumierzy to się nazywa Mefie Nardin, jak dobrze kojarzę. I to jest zapach, to jest perfumiarz, który na przykład, a propos takiego klimatu kobiecego i walentynkowego, Etrochantung, które mam, takie właśnie róża z takim chłodem, piwonią, porzeczką, liściami porzeczki. Natomiast tutaj ten zapach, powiem tak, to jest ogólnie unisex, natomiast powiem tak, ja wetiverowce kupuję głównie z myślą o Darku, bardzo lubię wetiverowce na męskiej skórze. Na damskie może niekoniecznie. Darek lubi wetiverowce, że on lubi takie właśnie zielono-drzewne zapachy. Ten jest mniej zielony na przykład niż zielono-drzewny Lalique Encre Noir, który Maj bardzo lubi. Oboje lubimy. Natomiast generalnie ten jest taki po prostu bardziej wieczorowy, taki bardziej mroczny, ciężki. Chociaż ten motyw tego wysładzania nie do końca mi pasuje. On czasami właśnie okazuje bardziej wetiverowe typowo wydań, czasami takie wetiverowo-przyprawowe, mocno wręcz pieprzne, taki pieprz mocno wyczuwalny przez jakiś okres czasu. Natomiast, głównie nuty głowy, natomiast gdy okazuje to słodsze wydanie już mniej. Mimo wszystko ciekawy zapach, ale uważam, że są ciekawsze wetiverowce. Nawet właśnie ten dużo tańszy Lalique Encre Noir, czyli tak po prostu taki normalniejszy wetiver. Pieprz jest fajny w perfumach, natomiast nie lubię takiego słodkiego wydania lawendy chyba w perfumach męskich, chyba nie do końca. Ale mówię, to nie zawsze da taki wydźwięk. Jeszcze na przykład ten perfumiarz od właśnie tego Miller Harris.